Cześć kochani, właśnie przyszła moja paczuszka z Hebe, troszeczkę uszkodzona w trasie, nie wiem dlaczego, zobaczcie w ogóle co się stało. Taka masakra, ale mam nadzieję, że wszystko jest, zaraz sobie to sprawdzimy. Pokażę wam też kilka produktów, bo wczoraj byłam w Rossmanie i myślę, że mogło być ciekawe, także zapraszam do oglądania. Otworzyłam już paczuszkę i powiem szczerze, gdyby ktoś odkleił te folie, to by wszystko wyleciało, bo zobaczycie zaraz, jakie jest tutaj pudełko. Oczywiście mega się cieszę, że jest folia bąbelkowa. Jest na dole też faktura, formularz zwrotu i reklamacji. Nie rozumiem, dlaczego jest to tak zapakowane, ale okej. Jest paragon też. Także zaraz go sobie zarejestruję i może zaczniemy od produktów Bielenda, ponieważ jeżeli się do końca kwietnia zarejestruję na stronie, której link będziecie mieć w opisie, zakupi kosmetyki oprócz maseczek z Bielendy, Faceboom, Bodyboom, czyli po prostu tych marek należących do Bielendy, za 20 zł właśnie trzeba zrobić zakupy. Ja zrobiłam za troszkę więcej. I trzeba zarejestrować paragon i można co godzinę wygrać kosmetyki, co tydzień bodajże suszarkę, a nagroda główna samochód. Ja absolutnie nie liczę na samochód czy suszarkę, ale powiem szczerze, że kupić kosmetyki, które i tak są mi potrzebne i jeszcze coś wygrać za darmo, na przykład więcej kosmetyków, czemu nie? Tutaj mam płyn dwufazowy z awokado. On był w promocji akurat. Tutaj mamy 140 ml. I ten płyn kosztował, nie wiem teraz ile, podlinkuję wam w opisie, bo chyba jestem ślepa już z tymi paragonami. Zobaczę tylko jak pachnie. Delikatny zapach. Bardzo ładny, przyjemny, taki trochę jakby kremowy. Bardzo delikatny, może raczej jak oliwka. Mega przyjemny zapach, bardzo delikatny. Spodziewałam się, że może być mocniejszy. W pięknym opakowaniu balsam do ciała Bielenda Eco Nature. Mam z tej serii kupiony zapas maseczek z Allegro, bo już niestety są wycofane. Nie bardzo podobał mi się zapach, ale stwierdziłam, że skoro maseczka tak dobrze nawilża, to kupię sobie właśnie ten balsam. On ma 400 ml, też był w promocji, co mnie bardzo cieszy. No, zapach jest do zniesienia. Taki przyjemnie słodko-owocowy, tylko jak dla mnie to pachnie za mocno po prostu, nie? Teraz gdzie ja go rozetrę? Może tu w rękę? Całkiem przyjemnie się rozciera. Mocno pachnie przede wszystkim. Czuć bardzo mocno śliwkę, ale śliwkę z taką nutą jakby pomarańczy. Ja wiem, że tutaj jest ogólnie jaśmin i mango. Czy może to tak pachnie właśnie z mango i jaśminem, bo teraz już ten zapach jest lżejszy. Tutaj następna rzecz, żeby już nie przedłużać, to jest Coconut Shine. Rozświetlający złocisty krem do twarzy i ciała. Od Liren. Również był w promocji. Kurczę, ciężko się otwiera, powiem wam. Otworzyło się. Tak wygląda. I przetestuję na tej dłoni. Odrobinkę. Faktycznie świetlisty. Przypomina mi troszeczkę połysk tego balsamu do ciała z Avonu. Pamiętacie? Był taki świetlisty w jednym z zakupów i z filmów zakupowych i z filmów Denko się znalazł. Ma taki lekko kokosowy zapach, bardzo przyjemny. Ogólnie jak trochę kokos, trochę takie masło kakaowe, coś takiego. I tak się prezentuje, taka bardzo delikatna poświata. Zobaczymy, co on ma robić w ogóle. Rozświetlający złocisty krem do ciała, przepraszam.
Ma idealnie podkreślać opaleniznę. Ja opalenizny jeszcze nie mam, więc może to dlatego za bardzo to nie wygląda na opalone, ale powiem Wam, że mam takie wrażenie przy tych odblaskach, że troszeczkę jest skóra jakby bardziej opalona. W sensie nie wiem, czy on brązuje skórę, czy nie. U jednej właśnie osoby na Instagramie widziałam, że ta skóra była trochę bardziej brązowa, dlatego wzięłam. Aczkolwiek uważam, że nawet ten blask już jest piękny. Kupiłam też emulsję ochronną SPF 50 od Liren. Zmieniła się szata graficzna i zmieniła się formuła. Zobaczcie, tak się prezentuje stara i nowa formuła. I zobaczymy, jaki jest skład. Faktycznie widzę, że coś nieco się zmieniło. Na pierwszy rzut oka. Nie będę się teraz wczytywać w skład. Natomiast tak szybko Wam porównam. Ta stara formuła jest taka bielutka. Czy to widać? Ona jest taka właśnie bielutka. I ogólnie rozciera się całkiem dobrze. Bardzo delikatnie pachnie. Nie barwi. W ogóle nie rolowała mi się dobrze, współgrała z makijażem. Zobaczymy sobie teraz tą nową. Gęstsza. Wydaje mi się na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut... Tak, na pierwsze posmarowanie w paluszkach przede wszystkim ma lekki kolor. Leciutki taki jakby beżowo-żółtawy. I ona jest bardziej jak masełko takie. A tutaj w tej starej formule czuję tak jakby troszeczkę coś lekko tłustego. Ta wydaje mi się nieco lżejsza. Formuła. I właśnie tak się roztapia jak masełko na skórze. Zobaczę, jak będzie chroniła na twarzy, ponieważ głównie filtry kupuję do twarzy, również na szyję i na ręce, ale wydaje mi się, że jednak twarz jest najbardziej zagrożona u mnie, jeżeli chodzi o oparzenia słoneczne, dlatego właśnie będę przede wszystkim zwracać uwagę na twarz. I tutaj kupiłam jeszcze peeling Liren drobnoziarnisty z wiórkami kokosa, mój ulubieniec. Wolę te saszetki, bo na razie nie mam za bardzo miejsca, żeby kupić ten duży peeling gruboziarnisty, a poza tym ten jest drobnoziarnisty i ja właśnie takie wolę, bo są dla mnie wystarczająco ostre, wystarczająco dobrze oczyszczają, plus ten peeling się pieni, więc oszczędzam na żelu. Aczkolwiek i tak jeszcze po maseczce troszkę poprawię, wiadomo, że nie. Ale powiem Wam, że to jest petarda. Myje, czyści, odświeża skórę, przyjemnie właśnie wygładza. Kupiłam też dwie polecane maseczki. Ta podobno jest bardzo dobra na wyjścia. Mam próbkę serum z kolagenem właśnie. I nie najlepiej pachnie, ale świetnie nawilża właśnie skórę. Odżywia. Mam właśnie dzisiaj na sobie i w nocy też, na noc przed snem właśnie stosowałam to serum. I naprawdę świetnie, świetnie nawilżyło moją skórę. Natomiast tej maski jeszcze nie miałam, ale jest polecana przez... kanał w krainie składów. Także zobaczymy. I tutaj mam jeszcze maseczkę z niacynamidem na przebarwienia. Mam nadzieję, że coś na przebarwienia da serum, bo zamierzam sobie kupić serum. Podobno właśnie niacynamid jest dobry na przebarwienia, więc stwierdziłam, że po prostu wypróbuję. I jeszcze z tej serii wypróbuję krem. O Jezu, nie krem, serum. I nie ma tutaj niestety żadnych próbek. Ostatnio miałam dołożone próbki. I tutaj jeszcze jest nowość, maseczka niacynamidowa z molekularna. Więc nie mam pojęcia, jak jest robiona, ale ma też B5. Także spoko, żółta glinka, też spoko, lubię glinki do cery problematycznej. Tak się przedstawia skład i reszta informacji. Mam nadzieję, że dzisiaj będę miała chwilę czasu, żeby zrobić maseczkę. I ostatnią maseczką jest Eveline Cosmetics, maseczka hialuronowa 1,5%. Co mogę powiedzieć, to że miałam serum z Avonu 1,5% z kwasem hialuronowym, było spoczko. Teraz właśnie wypróbuję to, też jest 1,5%, więc chyba powinno być ok. Jeszcze wspomnę o tym balsamie, że czułam, jak ten zapach się
Zmienia? Najpierw była mocna śliwka, potem czułam jaśmin z delikatną nutą śliwki, wchodziło mango i teraz bardziej czuć to mango. Mango, ale jeszcze trochę śliwki czuć. I przejdę do rzeczy z Rossmana. Kupiłam zarówno sobie, jak i mamie taką szczotkę do masażu. Ona ma dwie końcówki, kosztowała 12,49. To kosztowało bodajże 5,19. To jest taki dezodorant do stóp. Wzięłam, bo była promocja i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, po co wzięłam, bo jeszcze mam spray do stóp. No ale jak są promocje, to jakoś ciężko mi się pohamować i potem mam 3 pudła kosmetyków do zużycia. Kupiłam również taką miniaturkę płynu do płukania Procudent o smaku miętowym i szczerze nie rozumiem, dlaczego 500 ml ma cenę 5 z kawałkiem na przykład, a na promocji prawie 5 zł, tam 4,79 czy ileś, a to kosztuje 2 z kawałkiem na promocji, kiedy ma 10 razy mniejszą pojemność, ale na pewno jest bardzo, bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o smak, zdecydowanie lepszy niż tamten drugi płyn przeciwpluchniczny, który pokazywałam właśnie w jeden z moich poprzednich zamówień. Nie szczypie mnie po nim język, a właśnie po tym miętowym, a właśnie po tamtym drugim szczypie mnie język i nie najlepiej się czuję. I przede wszystkim te płyny mają w sobie coś takiego, że od razu wydziela mi się ślina i tak naprawdę nie zostaje jakiś wielki film ochrony, tylko po prostu wypłukuje mi się wszystko, więc jakby nie muszę mocno płukać wodą, chociaż nie ukrywam, że lubię sobie po kilku minutach przepłukać wodą i po prostu się czegoś napić. Z Action wzięłam jeszcze taką kostkarkę do lodu, tu jest 12 kostek. I jeszcze dla mamy wzięłam nożyczki, bo je już są stępione. A te są takie mocne. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę i komentarze. Napiszcie oczywiście, czy któryś z tych produktów mieliście, lubicie, polecacie, jak Wam się sprawdziły i jakie są Wasze ulubione kosmetyki, na przykład z Liren czy Bielendy, bo chciałabym przetestować więcej ich produktów. Jeżeli nie chcecie pominąć innych moich filmików o tym kanale, typu testy kosmetyków, recenzje itd., to zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!